Dzień dobry Państwu, witajcie w kolejnym dniu, może cera mi się w końcu poprawiła, w końcu lepiej to wygląda. Słuchajcie, my teraz przez kolejne dni będziemy w domu, więc we vlogach nie będzie się działo nic takiego fascynującego. Będziemy Wam pokazywać, co jemy, co oglądamy, jakie paczki przychodzą, naprawdę. Dzisiaj nagrywam film z włosami, jadę do biura na chwilkę dosłownie, bo też nie chcę zostawiać rodzinki. Nadal są przeziębieni, nadal chrychają, także ja po prostu pojadę na chwilę do biura. Okej. Idę robić śniadanie. Myślę, że dzisiaj zrobię może szakszuka. Mam ochotę na szakszuka. Myślę, że Darek też nie odmówi. Szakszuka z sosem pomidorowym. A dla młodej pewnie po prostu gotuję jajka. I przyszła paczka z Zary. To jest, słuchajcie, część zamówienia z Waszego polecenia. Także będzie kolejny mierzymy. A tu kapciuszki z René. Pytaliście o kod z René. Słuchajcie, będę mieć dla Was kod z René, ale dopiero w czerwcu. I to chyba tak bardziej pod koniec czerwca, bo na razie filmu nie mamy. Bardzo podoba mi się ten kolor, który mam na paznokciach, który właśnie wczoraj robiłyśmy. No i te super, ale kurczę, są długie. Powiem Wam, że dawno nie miałam tak długich paznokci, ale są fantastycznie się prezentują, super. Muszę tu rąbę puścić, jakieś paprochy tu leżą. Moja stara rąba zawsze tu odkurza. Jest świetna. Właśnie sprawdzam, czy jajka się dobrze ugotowały, ale sprawdzam w środku idealnie, także będę podawać. Zrobię sobie taki podstawowy make-up, żeby pójść do pracy. Będę musiała dzisiaj jeden film nagrać, więc chcę, żeby będziecie mieć po prostu taki upiększający make-up. Ten primer jest ekstra, Murat. Tutaj mam już końcówkę, jak widzicie. To jest primer blurujący, wchodzący w pory, wiecie, wygładzający te pory. I dodatkowo zawiera SPF 30, więc to jest bardzo fajna rzecz. I sprawia, że skóra robi się matowa w tym miejscu, gdzie nakładacie. I po prostu dłużej trzyma się produkt. Na twarz Face Tape w kolorze Medium Sand. Tak, Medium Sand. Nie wiem, czy nie będzie za ciemny, ale mam trochę samopalacza na buzi. Kuku! Kuku, co tam? Pod oczy trochę korektora Infallible w kolorze Bisk. Właśnie ona coś się zepsuła, ta rumba, wiesz? Coś wariuje. Dzisiaj nakładam trochę korektora tu i trochę korektora tu. I puder MAC Fix. Niestety teściowej nie mogliśmy kupić zabiegu, bo jest za granicą. W sensie kupimy, jak przyjedzie do Polski, o tak. Nie ucieknie to. Natomiast teściowej zamówiłam torebkę od nas, znaczy od Corrado Martino. Kupiłam. Ja też kupuję, słuchajcie. Także zamówiłam torbę, wysłałam trochę sukienek, to co po prostu moja teściowa lubi, no każda kobieta lubi. Wysłałam jeszcze perfumy, także myślę, że się ucieszy na ten dzień mamy. No i Darek oczywiście wysłał kwiaty. Używam tych kosmetyków pięknych z Art Deco. Rzęsy sobie zaraz zrobię, ale inną metodą troszeczkę. Ten żelek z Anastazji. Dobra, kochani, robię sobie rzęsy i zaraz do Was wrócę. Kochani, ja już zrobiłam rzęsy, nagrałam teścik pewnego produktu, ale to pojawi się na moim kanale, muszę jeszcze chwilę potestować, muszę jeszcze chwilę ponosić. Jestem ciekawa, jak Wam się te rzęsy podobają. Teraz oddaję kamerę Darkowi, bo chcę coś nagrywać w kuchni, pewnie będzie nagrywał coś z gotowania, a ja, słuchajcie, uciekam do biura, też wezmę drugą kamerę i może Wam coś nagram. Wiem, że Kuba wczoraj robił unboxing, bardzo się tego śmiałam, ale uważam, że sobie świetnie poradził, także pozdrawiamy Kubę. No i co, i widzimy się później. Proszę. Na Instagramie idziesz mi te, obejrzę cały filmik, ale tak wygląda, jakbym go nie całego obejrzała, bo mi te czerwone kółeczka nie znikają. A, to czasem się tak zdarza. Z mamą gadam na FaceTime'ie. Powiedz dzień dobry do widzów. No dzień dobry, dzień dobry. I robię dzisiaj na dzień mamy tort. Miałem ochotę wczoraj, więc już upiekłem biszkopty, tu zrobiłem serek śmietankowy, mascarpone, wanilia i cukier. A tutaj będzie sok z cytryny i syrop cukrowy i to nasączę i przełożę truskawkami jeszcze. No. I będzie deserek. Który? O Jezu, z kremem cytrynowym. Robiłeś kiedyś? Nie. A dobre? Rześcianki, tortownicy, połówkami. A ja wiem, i tak się wylewa, no wiem co to jest, no. A nie robiłem. Na brzeg go wkładasz? Tak na brzeg tak się kładzie? Tak.
sobie ukroję jeden kawałeczek. O, jaki ładny wyszedł. Bateria ci zaraz spada. Chcę naleśniki. Pęknięki. Tak, najpierw tutaj w rękach rozdrabniam. O tu. Uuu, to jest special technique. Tak. Siup. Jest tam ktoś? Mogę pokazać moje rzęsy. Darek jest dalej chory, a ja słuchajcie, mam rzęsy na jednym oku. Zaraz nagrywam test do końca, bo po prostu hit. Zobaczcie. Hit. A kiedy nagrasz test podkładu Nivea? Hit. Mam, już leży u mnie od roku i czekał, aż wejdzie do Polski. Także nagram. Hit. Nagram ten hit. A będę mógł się tam pojawić w tym filmie? Będziemy wąchać? No. Wow. Będzie śmiesznie. Jak nie wchodzisz z kamerą, tak, to mi nie wyjdzie. Właśnie specjalnie, żeby zobaczymy twoje skille. No właśnie, są słabe. Dasz radę. Nie. Jak wchodzisz mi z kamerą, to mi nie wyjdzie. Jeszcze troszkę. Dobra, idź tą kamerą, bo mi nie wychodzi. Zobaczcie, jak zarosłem. Mam ochotę tyle rzeczy zrobić, ale po prostu nie mam siły. To się porobiło. Młoda nas podrażała wszystkich. A i tylko ja jestem. Ja chciałem jeździć na działkę robić, a tu pogody nie ma. Indar już chory. Dobrze, że w taki tydzień, bo bierz żałowo, że nie możesz wyjść na to. Ale pan geofizyk był. Wyznaczył miejsce, gdzie można kopać studnie. I w tym tygodniu przyjedzie pan. Pan od studni będzie kopał studnie. A może powiesz trochę więcej właśnie na ten temat i pokażesz na planie, jak to wygląda? Pokażę. Bo to jest bardzo ciekawe. Myślę, że wiele osób, które robią, budują sobie studnie, mogą się z tego skorzystać. Tak. Droga sprawa, bo 1600 zł kosztowało. Geofizyk. Ale bardzo, bardzo przydatny jest. Tak wyglądają placuszki, do tego banan i do tego daję sobie to do smarowania z MyProtein. Mamy też z białą czekoladą, także jak będziecie chcieli, to zostawię wam link na dole. No i tak wygląda moja śniadanko. A, czym to się różni, że nie ma cukru, że jest zrobione na słodzikach, także... Nie chcecie cukru, albo ograniczacie cukier, to jest dla was. O nie. Muszę to ogarnąć. Ogarnij się. O nie. Kiedy to się w ogóle zrobił taki bałagan? Nie wiem kiedy właśnie. Jakiś taki boks mieć. Tak wygląda sortowanie. Zobaczcie, to wszystkie te rzeczy DIY, które, z którą robimy. Wiecie więcej, więc może... O, tu oczy. Oczy są niesamowite. Także trochę tego mamy i wiecie, te zawsze się rozsypują. A tu pompony, no rzeczy oczy. A pompony może tutaj do tego dużego. Patrz, a tu mam wstążki. Babcia nie odbiera? Ja zabieram, babcia nie odbiera. Może, chodź. Patrz, jaką fajną wstążkę znalazłem. O, szanelka. Cyk, to wstążek. Jak na razie zrobiliśmy sobie przerwę. Tutaj więcej dokumentów, a to nam nie pokazuje, bo są dane. Tutaj jeszcze notesy, karnie. Patrz, co jest. No, moje dzienniki. Dzienniki stare. Ten pierwszy jeszcze. Tu mamy różne akty notarialne, musimy to w ogóle poukładać. Nadmucham ci zaraz, dobra? Sekunda, bo nagrywam. Tutaj papiery. Tu jeszcze muszę tutaj zrobić takie dokupy sobie, żeby można było z góry tak wyciągnąć różne dokumenty. I tu pierwsza szuflada jest teraz kraftowa, czyli plasteliny, różne mazaki, zobaczcie jakie fajne. Tutaj są o, różne fajne rzeczy, a w drugiej mamy teraz tak. O, ogarnięte. Wow, Karol kupiła fajne rzeczy do organizacji. Dokument. O Jezus, to jest super! To jest przesuper, tak. Ale super. Te dokumenty się sortuje, słuchajcie. Moi drodzy, my się wzięliśmy za sprzątanie. Tu muszę podłożyć jeszcze to podłoże, bo dywan nam się tak rozwala. No ale ja zamówiłem takie, wiecie, takie gumowe podłoże, żeby mi się to nie ruszało, jeszcze muszę to odkurzyć. Młoda psi patrol na Fuksie, bo gdzieś leci na jakimś kanale, bo się pilot rozwalił, ale zamówiłem, przyszedł już kolejny, więc no te piloty masakra musiałem oddać. Zamówiłem z Amazona, ale przyszła mi jakaś podróba, nie oryginalny pilot, tylko zamiennik. W piecu jest łosoś z cytryną.
i zaraz ugotuję jeszcze szparagi do tego. A ja nadal jestem chory. Lekarz powiedział, że mam uzupełniać witaminę i wypoczywać. Ciekawe kiedy. Że takiego, że nie mam nic takiego. Robiłem test na COVID-a, nie mam. No, więc staram o siebie dbać. Tu mamy przepiękne tulipany, które nadają życia w mojej kuchni. A zaraz wam pokażę, jak ładnie poukładaliśmy w dokumentach. Pięknie było sprzątane w pokoju. Karolina musi wam jeszcze biżuterię pokazać. A tu jest tak pięknie poukładane w dokumentach. No, no. Pokazywałem wam na Insta, że znalazłem tutaj jakiegoś iPhone'a, który wrócił z ubezpieczenia. I MacBooka starego z naprawy też wrócił. Złotka i serwerka. Malowałem ostatnio obraz, zaraz wam pokażę, jak wyszedł. A tutaj ośmiorniczka, spadówa. Miernik do baterii. Bardzo ważna rzecz, potrzebna. Żeby nie wyrzucać wszystkich baterii, bo czasami urządzenia są rozwalone, a nie baterie. Zajęło nam to 2 dni układania. To mam wszystkie takie kartki, rolki, bibuły. A tu skoro ogarnęliśmy. Jeśli patrzę, w ogóle tu mam do odmalowania jedną ścianę, tą na pewno muszę odmalować. I tą ścianę muszę tu odmalować. Chciałem wam pokazać obraz, na którego jeszcze nie znalazłem miejsca. Tak. W ogóle wyobrażałem sobie go tutaj, żeby tak był. O. Ale nie chcę w tą ścianę wbijać nic już, bo nie mam tego koloru, żeby odmalować. A jak wbiję i później zmieni mi się plan, chociaż pasowałby tutaj, nie? No, tak się prezentuje. Ale na razie znalazł tutaj swoje miejsce. Na razie tutaj. Chciałem to tutaj powiesić, ale Karolina zabroniła, powiedziała, nie ma mowy. Ta ściana też do odmalowania jest, więc nie zwracajcie na nią uwagi. Do naszej lodówki wlewa się mleko. Ściągam tą pokrywkę. A nie, że nie ściągam, ja robię tak. I nie można tu alkoholu. Ani żadnych słodkich. Kto to miał? David Dobrik miał pącz w tym. Tak? W swojej fontannie w domu. Co za pomysł. Kto to będzie czyścił? Kto to będzie mył? They keep us on speaking terms. We grow and we learn. I have no Ja ogolony. Śmiesznie to może trochę wygląda, ale nagrywałem wczoraj kampanię dla jednej marki. Taki fajny film, pewnie możecie go zobaczyć już na TikToku. Jak zmieniam zarost i przebieram się w różne stroje. Fajnie to wyglądało, trwało to godzinę w nagraniach, ale efekt wyszedł naprawdę fajnie. 10 sekund. 10 sekund. Dziwnie to wyglądam, taki ogolony. Ja uważam, że najlepiej to tak w delikatnym zaroście. Teraz chciałem wam pokazać plany od pana geofizyka, gdzie kopać studnie. Zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. Dobra, moi drodzy, to jest cała mapka. Tu jest długość mojej działki. I tu widzicie głębokość. I tu mam od granicy jednej strony proponowany jakby wykop na wiertł na studnię i większość sąsiadów ma na wysokości, na głębokości 8 metrów. Jak widzicie, tutaj mało jest wody gruntowej i dobrze pan od studni doradził, żeby nie wiercić się tutaj, bo pewnie mało wody tam już jest i miał rację. I właśnie doradził, żeby pan geofizyk to zbadał i rzeczywiście miał rację. Przyjechał pan geofizyk i zbadał, na jakiej głębokości najlepiej jest kopać. Ja tu mam na 30 paru metrach. Pan studni się mega ucieszył, że teraz ma, wiecie, cały plan, gdzie może robić odwiert na studnię. Pamiętajcie, że taka inwestycja się mega kalkuluje, bo od razu wiecie, gdzie wiercić, na jaką głębokość, możecie oszacować całe koszta. Bo jakbyście tutaj przez przypadek się wiercili, ktoś przyjdzie i no, wam zrobi 4-5 dziur i nadal się nie wierci, to tak musicie pokryć koszta, a studni nie będzie. Albo nie będziecie wiedzieli tak naprawdę, ile tam jest wody. Hej, hej, witajcie, witajcie. Słuchajcie, zaczynamy nowy tydzień, nowego vloga. Powiem wam, że ostatnie dni były dla nas bardzo ciężkie i psychicznie, i jakoś tak, o,
Muszę odebrać telefon, przepraszam. Okej, miałam telefon. Powiem wam, że ostatnio same jakieś gorsze chwile, gorsze wiadomości. Gorszy czas ludzie mają. W ogóle wydaje mi się, z kim nie gadam, to każdy ma jakiś taki gorszy czas psychicznie i w biznesie. Jakiś jest taki przestój, jakiś jest taka, nie wiem, niechęć i no nie wiem o co, nie wiem o co chodzi, ale myślę, że to minie, bo w zeszłym roku było dokładnie to samo w tym samym momencie. U nas powiem wam, że ciężko w pracy, bo jesteśmy troszeczkę, jak to powiedzieć? Zdziesiątkowani przez pandemię. Ale także no nie jest łatwo. Powiem wam, że ostatni czas nie był łatwy. Przyznam się szczerze, że miałam ciężko. Zaczęły mi włosy wypadać, co dla mnie jest po prostu horrorem. Powiem wam szczerze, dla mnie włosy to jest coś, co kocham i jak zobaczyłam, że mi włosy zaczęły wypadać, a jest to ewidentnie ze stresu, mam przez ostatni miesiąc, mówię, spory stres, to uwierzcie, że bardzo się przejęłam, także muszę się nauczyć odstresować, bo za bardzo wszystko przeżywam. Jest ciężko, na pewno ci jest ciężko prowadzić samemu biznes, nie jest teraz łatwo w tych czasach, o tak. Także trzymajcie za nas kciuki, mam nadzieję, że czerwiec będzie lepszy niż maj. Maj naprawdę był fatalny pod kątem różnym, powiem wam, różne rzeczy nas wkurzały i ludzie, i wiecie, i firmy, no różne, i wiecie, i z tą działką. Ogólnie maj był po prostu słabym miesiącem, uważam. Oby czerwiec był lepszy, oby to wszystko się, wiecie, jakoś tak, żeby to wszystko ruszyło, żeby ludzie odzyskali. Mam nadzieję, że będzie normalnie. Dobra, robię makijaż, wrócę do was z Q&A. Będę robiła dzisiaj, słuchajcie, test tej kolekcji z Malowana i Glam Shop. I jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, zanim pójdę, słuchajcie. Tylko kolekcja się pojawiła na Glam Shopie, bo Marta ją zajawiała. To weszłam i weszłam na komentarze dotyczące tej współpracy i powiem wam, że byłam po prostu oburzona, jak zobaczyłam komentarze dotyczące współpracy Marty i Hani. To jak tam się wylał hejt i niechęć i wiecie, komentarze w stylu o nie, tylko nie ona, nienawidzę jej, dlaczego nie kupię nic, co jest we współpracy z nią. Jak można coś takiego napisać? Nawet jak kogoś nie lubicie, wiecie co, ja się domyślam, że gdybym ja miała współpracę z jakąś marką tego typu, to by było dokładnie to samo. Po prostu takie chamstwo, jak można tak pisać? Nawet jeżeli kogoś nie lubisz, to po prostu zostaw to dla siebie. Po co to piszesz? Żeby kogoś innego przekonać do swojej racji, żeby ktoś inny znienawidził też osobę, która jest w tej współpracy? Jest to bardzo nie fair. Zamiast pogratulować komuś, a nawet jeżeli nie podoba wam się kolab, nawet jeżeli nie chcecie go kupić, nawet jeżeli nie lubicie osoby tej, czy nie lubicie tych cieni, nie wiem, cokolwiek, nie piszcie, po prostu nie piszcie, nie musicie tego pisać publicznie, nienawidzę tej osoby, dlaczego ona, nie mogę na nią patrzeć, to po prostu takie komentarze są tak obrzydliwe, po prostu w ludziach jest ostatnio jakaś taka agresja, nie wiem, czy to przez tą pandemię się stało, że ludzie się stali agresywni i tacy, i hejtują, po prostu jak hejtują, tak nienawidzą, tak strasznie nienawidzą i ja tego totalnie nie rozumiem, powiem wam, że wyzbywam się takiej agresji, nie chcę takiej agresji, nie chcę takich ludzi mieć, którzy w swoim życiu, którzy tak się zachowują. Staram się myśleć o ludziach pozytywnie i są osoby, których nie lubię, czy są osoby, których kolabów nie chcę pokazywać, czy nie kupię i tak dalej, ale nie będę tego pisać, nie będę tego nagłaśniać, bo po co robić dramę? Po co robić dramę? Nie rozumiem. Dobra, nieważne, ja w każdym razie nagram zaraz makijaż i będę pierwszy raz robić od kilku lat makijaż niebieski. Boję się totalnie, wiecie, ja mam blond włosy, ogólnie niebieski nie jest moim, jestem wiosną, niebieski nie jest moim pierwszym wyborem, ale zobaczymy, jak będę wyglądała, może nie będzie tragicznie, spróbuję, żeby wyglądało dobrze, trzymajcie kciuki. Makijaż skończony, więcej wam powiem w filmie, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba, co o nim sądzę, co sądzę o kolekcji, powiem wam w filmie. Tak sobie myślałam podczas tego makijażu, że może za bardzo na was nakrzyczałam, tylko pamiętajcie, żeby nie brać tego do siebie, ja nie krzyczę konkretnie na ciebie, tylko mówię po prostu, co mi się w ludziach nie podoba, że są ogólnie tacy jacyś, wiecie, wredni. Na pewno nie jest to personalne do kogoś z was, pamiętajcie o tym. Także tyle. Gratuluję kolekcji i więcej dowiecie się na filmie, czy mi się ta kolekcja podobała, czy nie podobała, bo wiadomo, że wyraziłam swoją opinię. Teraz słuchajcie, przejdę do komentarzy pod ostatnim vlogaskiem i odpowiem na kilka z nich, bo widziałam kilka ciekawych komentarzy. Podobały wam się okulary z Ski Australia, strasznie mi się podobają te okulary. Te, które akurat miałam wtedy, te kolorowe na sobie, to chyba już sobie przedane, ale dałam wam tam linka do tych okularów. Na sobie mam jeszcze, słuchajcie, ten kryształ z nowej kolekcji, bardzo szybko je wykupiliście. Widzicie, on tak pracuje z nami, czasem się przekręca na jedną, na drugą stronę, na bok, bo one są bezpośrednio, te naszyjniki, zawieszone o kryształ, o dziurkę w krysztale, nie ma tu żadnego łączenia, co na tym mi zależało. Także kryształy wam się bardzo spodobały, jak tylko je wrzuciłam na Insta, to zaczęliście wchodzić na stronę. Mega,
przy pokazywaniu biżuterii twoje rzęsy wyglądają, jakby były z dwóch różnych opakowań. Wiem, że moje rzęsy w poprzednim filmie nie wyglądały dobrze, dopiero na filmie to zobaczyłam. Wiecie, na żywo było okej, no po prostu kilka mi się włosków zagięło i dlatego nie wyglądało dobrze. Okej, okay, lecimy. Okej, okay, pierwszy komentarz będzie od Madame7. Zawsze kiedy oglądam filmy, gdzie pokazujesz paczki PR-owe, zastanawiam się, czy nie przytłaczać ilość kosmetyków, szczególnie do pielęgnacji twarzy. Kosmetyki do makijażu mogłabym testować, ale kosmetyki do pielęgnacji twarzy rzadko zmieniam i niechętnie próbuję nowości. Ciekawi mnie, jaki ty masz do tego stosunek, czy wracasz do swoich ulubionych produktów, czy z racji wykonywanego zawodu raczej skupiasz się na testowaniu nowości. Bardzo dobre pytanie, często pada. I słuchajcie, u mnie to jest tak, że owszem, ilość paczek jest bardzo duża, ale ja wam wielokrotnie mówiłam, że ja kosmetyki rozdaję rodzinie, przyjaciołom, znajomym oraz wam tutaj w rozdaniach, także do ciebie też paczuszka leci do testowania coś. To tak wygląda, że dostaję bardzo dużo nowości, ale ja naprawdę mocno to przebieram. To, co ląduje faktycznie tutaj w mojej toaletce, faktycznie w moich zbiorach, to są po prostu perełki albo sprawdzone rzeczy, tak jak na przykład, nie wiem, mam ulubione produkty z Benefitu sprawdzone, no to wiadomo, że Benefit tutaj powędruje. Wiem mniej więcej, jak mi się sprawdzi, czy będzie nowa właśnie, nie wiem, mam tu pod ręką nowa paleta z Benefitu, wiem, że mi się sprawdzi. Natomiast tak jak wchodzą nowe kolekcje, muszę je przetestować, wiedzieć, czy to jest coś dla mnie, czy nie. Jak po tym jednym teście makijażowym to mi się nie sprawdza, to wędruję dalej. Ja tego nie wyrzucam, nigdy nie wyrzucam tych kosmetyków, tylko po prostu wędruję dalej do zainteresowanych. Także kosmetyki na pewno nie są wyrzucane, nie są marnowane. Natomiast jeżeli chodzi o kolorówkę, to tak samo to wygląda. Ja po prostu wybieram sobie tych ulubieńców. Często jestem zapraszana do testowania różnych serii i wtedy faktycznie na przykład przez dany miesiąc używam danej serii i wiem, czy mi się sprawdza, czy nie. Ale jeżeli chodzi o pielęgnację, również mam takich swoich absolutnych ulubieńców, do których wracam. Lubię markę Samarite, lubię markę La Mer, lubię markę Corres, lubię markę Kiehl's. No mam kilku swoich takich ulubieńców, czy Origins, którzy są w mojej, że tak powiem, na mojej półce w łazience i raczej raczej nie zużywam tych kremów tak szybko i nie włączam często nowości, chyba że biorę udział w teście. Wtedy testuję rzeczywiście przez tydzień, przez dwa, przez trzy, przez miesiąc, w zależności od produktu oczywiście. I też wtedy wiem po kilku użyciach, czy ten produkt jest dla mnie, czy nie, bo już po tylu latach jestem w stanie to zauważyć, ale na pewno nie jest tak, że te paczki, które widzicie, to nie wędruje na moją twarz, więc to jest... Ludzie tak myślą o vlogerach, że to wszystko, co my dostajemy, to później, wiecie, jest na naszej twarzy. Tak nie jest absolutnie. Kolejny komentarz. Karo, może mogłabyś poruszyć ten temat. Mam 32 lata, nie mam faceta ani dziecka. O czym marzę? Moja ostatnia przyjaciółka, singielka, właśnie zaczęła związek. Cieszę się jej szczęściem, ale jest mi strasznie smutno. Niby wiem, że trzeba być cierpliwym, bla bla bla, ale nic nie poradzę na to, co czuję. Potrzebuję wsparcia, bo nie mam o tym, z kim pogadać. Zaczynam się zastanawiać, czy jest ze mną coś nie tak. Testowałam aplikacje randkowe, ale nic. Nie wiem, jak sobie sama ze sobą poradzić. Kochana, przede wszystkim postaraj się polubić siebie i czas spędzany z samą sobą. Jesteś swoim najlepszym przyjacielem i będziesz do końca życia swoim najlepszym przyjacielem, najlepszą przyjaciółką. Ty sama wiesz, co jest dla ciebie dobre i nawet jeżeli tego faceta zaraz nie będziesz miała, czy dziecka, to nie umniejsza twojej wartości. Pamiętaj o tym, że nie czuj się gorsza przez to, że nie jesteś jeszcze w związku, że wszyscy dookoła mają już te śluby. Pamiętaj, że połowa ślubów kończy się rozwodem. Taka jest statystyka oficjalna, tak to jest po prostu. Te małżeństwa nie zawsze są do końca szczęśliwe. Czasami są z rozsądku, czasami są z przypadku. Wiecie, różne są, różne historie życie pisze, także nie zadręczaj się. Ja również późno wyszłam za mąż, też byłam zrezygnowana. Nie ukrywam, że nie, też byłam już po prostu zrezygnowana tym randkowaniem, tymi beznadziejnymi facetami. To było wszystko nie dla mnie, niestety mi się nie sprawdziły te wszystkie randkowe aplikacje. Wtedy to nie były aplikacje, tylko strony, jak ja randkowałam. Wiecie, 10 lat temu to po prostu były strony randkowe, różne serwisy. To mi się nie sprawdziło, faceci byli beznadziejni, zależało im albo tylko na jednym, albo byli zbyt zadufani w sobie. No różne miałam przypadki, wiecie, z tymi randkami. Także wiem, że dążysz do tego, tęsknisz za tym, co mają inni, bo to się wydaje jedynym rozwiązaniem. Ale chciałabym i życzę ci tego, żebyś skupiła się na sobie i skupiła się na tym, co w tym momencie masz i na chwili, bo ja myślami bardzo często wracam do moich czasów, kiedy byłam singielką i bardzo miło to wspominam mimo wszystko. Mimo, że byłam samotna, mimo, że byłam sama, to tak nie do końca byłam sama. Naprawdę wtedy mogłam robić to, na co ja mam ochotę. Spełniałam swoje pasje, pamiętacie, że malowałam obrazy, pamiętacie, że grałam na gitarze, biegałam i robiłam mnóstwo rzeczy, które mi sprawiały przyjemność. Siedziałam całą noc, oglądałam filmy albo nawet grałam całą noc na PlayStation i nikt mi nie mówił, że mam wyłączyć. Zresztą teraz z rozsądku bym już tak nie zrobiła, ze względu na dziecko, wiadomo. Chodziłam sobie na imprezy, wracałam sobie, o której chciałam. Także ciesz się z tego czasu i z tej wolności, bo tak naprawdę jest to taka 100% wolność teraz twoja.
te twoje właśnie młode lata. I tak, masz młode lata, masz 30 lat, ale zobacz, jesteś nadal młoda, ale już jesteś rozważna, jesteś już mądrą kobietą, wiesz już czego chcesz mniej więcej i zobacz, i masz jeszcze czas na szaleństwo, ale mimo wszystko jesteś dorosła, jesteś rozważna. To jest niesamowity czas, te 30 to jest naprawdę jakaś taka magiczna liczba i 30 urodziny to jest coś wielkiego, także nie zadręczaj się myślami, naprawdę nie zastanawiaj się nad tym. Wiem, że takie, może to jest słabe mówienie, żyj tak jakby to był twój ostatni dzień, ale naprawdę jutro może się nam coś wszystkim wydarzyć, może się zdarzyć coś złego i marnujemy ten czas, zamartwiając się często. Sama sobie często o tym przypominam, kiedy zaczynam się martwić, także nie martw się, naprawdę się nie martw, wszystko się poukłada. Jak ty sobie poukładasz przyjaźń ze sobą i polubisz spędzać czas ze sobą, to wtedy się znajdzie ta druga osoba, jak będziesz tego chciała. Kolejne pytanie. Hejka, zastanawiam się, czy nagrywacie coś w celu vlogów z udziałem waszej rodziny. Oczywiście dla siebie samych na pamiątkę. Na przykład z urodzin córki, ze świąt, wyjazdów, czy nawet po prostu dzienne filmy z córką. Jestem mamą dwulatka, a w grudniu nasza rodzina się powiększy i zastanawiam się nad kupnem kamery, by podczas ważnych wydarzeń móc nagrać luźne filmy, vlogi rodziny na pamiątkę. Co o tym myślicie? Tak, nagrywamy cały czas. Na pewno nie jest to w formie takiej, jak wy tu oglądacie vloga chronologicznie poukładane, ale mamy mnóstwo filmików i do tego cię zachęcam. Absolutnie nie musi być to kamera. Jeżeli chcesz nagrywać więcej, zainwestuj w lepszy telefon i nagrywaj telefonem. Tylko pamiętaj o tym, żeby te dane gdzieś zapisywać, zrzucać te filmiki, bo niestety telefony się psują, może się zdarzyć tak, że coś się stanie i telefon zostanie ci, nie wiem, odpukać, skradziony, uszkodzony i możesz stracić te filmiki. Słyszałam już o takich historiach, gdzie właśnie ważne filmy były tracone, zresztą my też straciliśmy część zdjęć ze ślubu, w ogóle. No, to już długa historia. I znam dużo osób, które miały taką sytuację, dlatego pamiętaj, żeby to wszystko zgrywać. Warto sobie, słuchajcie, takie filmiki trochę montować. Jak już z tej kamery nagrasz, pamiętajcie, że nagrywamy tak. Ja cały czas się łapię na tym, że nagrywam tak jak na Instagrama, a powinnam nagrywać tak, żeby oglądać to powiedzmy później na telewizorze. Są aplikacje, na przykład jest taka aplikacja, która nazywa się InShot. Masz tutaj funkcję wideo. I po prostu zaznaczasz nowe wideo i zaznaczasz sobie filmiki z telefonu, które razem się sklejają, po prostu bierzesz zapisz i no i zapisuje się w twoim telefonie jako film. Taki filmik możesz sobie później zapisać na dysku, możesz sobie przesłać na komputer, możesz go sobie nawet wgrać na YouTubie, jeżeli masz profil założony, możesz sobie wgrać na prywatny i nikt go tam nie będzie oglądał, tylko ty będziesz miał do niego dostęp i możesz nawet swoim przyjaciołom, rodzinie wysłać link na niepublicznym, żeby mogli sobie ten film obejrzeć. Taki film można sobie puścić na urodzinach, na baby shower, na świętach, my też puszczamy takie filmy, także bardzo to jest fajna sprawa, warto to robić regularnie, ponieważ dzieci szybko rosną, czas szybko leci, filmików i zdjęć robi się coraz więcej, a jak są nieposegregowane, to później się robi chaos. Ja staram się też zdjęcia wywoływać w te takie fotoksiążki, żeby mieć pamiątkę, muszę jeszcze trochę nadrobić wydarzeń, ostatni rok prawie nic nie wywoływał. Chyba tylko jedną książkę zrobiłam w tym roku. No i tyle, to jest moja rada. Także tak, nagrywaj, polecam nagrywać, ale nie musisz mieć do tego kamery. Wystarczy kamera w telefonie HD i nagrywaj sobie wszystko. To nie musi być, wiecie, to nie musi być jakaś taka jakość kinowa. I ostatnie pytanie na dziś. Ja mam pytanie, nudno, bo znowu pandemia. Czy uważacie, że wam jako youtuberom, influencerom, nie chcę was urazić, jest łatwiej przetrwać tą pandemię, restauracje, kosmetyczki, fryzjerzy i tak dalej zostali pozamykani, a YouTube na szczęście nie zamknęli. Czy uważacie, że jest wam dzięki temu łatwiej to wszystko przetrwać? Ja dziękuję Bogu, że pracuję i że tą pracę mam. Dzięki temu nie odczuwam aż tak tych ciężkich czasów. Pozdrawiam. Pozdrawiam cię, Kasiu. I tak, uważam, że influencerom zdecydowanie łatwiej jest pandemię przetrwać. Uważam w ogóle, że cały sektor online, marketing online nie ucierpiał jakoś bardzo. Agencje marketingowe mają się dobrze, kampanie się toczą, także że na początku pandemii w zeszłym roku był faktycznie przestój, te pierwsze miesiące, wiele firm się do nas odezwało, powiedziało, że nie ma budżetów, chcą kontynuować współpracę, ale nie mają budżetów na tą współpracę, bo nie wiedzą, co będzie dalej, bo to się tak szybko wydarzyło, że nikt nie wiedział, co się stanie dalej i no nie planowali jakby kolejnych kroków. Także początki faktycznie były trudne i takie trochę pod znakiem zapytania. Początek tego roku też nie był wesoły, ale mam wrażenie, że mam osobiście takie przemyślenia, że przez pandemię, przez to, że ludzie pracują z domu, później odpowiadają na maile, dłużej odpowiadają na maile, to wszystko jest takie rozciągnięte w czasie, czego bardzo nie lubię, ale też dużo ludzi mimo wszystko jest na kwarantannach i tak dalej, więc no nie ma się co dziwić, że ten kontakt jest utrudniony. Natomiast uważam, że cała branża nie ucierpiała jakoś bardzo, jesteśmy w bardzo uprzywilejowanej sytuacji, naprawdę. Na pewno nie jest to taki...
super czas, jak był 2 lata temu, jeżeli chodzi o marketing online, o sprzedaż online, natomiast nie ucierpieliśmy bardzo, nie narzekamy absolutnie i uważam, że to jest świetny czas dla wielu biznesów, żeby się przenieść do online'u. Oczywiście osoba, która jest, nie wiem, kosmetyczką czy fryzjerką, nie bardzo może wykonywać usługi online, ale z drugiej strony bardzo ruszył też ten cały rynek usług w domu, czyli te mobile usługi z dowozem, z dojazdem, że tak powiem, z dowozem, z dojazdem. Restauracje przerzuciły się na dowóz, co wiem, że też nie było tak, nie jest tak rewelacyjną sytuacją, bo wiadomo, że to jest, nie wiem, ile, 20-30% zysku takiego, co był wcześniej. Nie mam pojęcia, niech ci, co mają restauracje, powiedzą, ale tak mniej więcej znajomi, którzy mają restauracje, nam mówili, że jest to, zarabia się na rachunki na pracowników i tak dalej. Nie są to jakieś kokosy, ale dużo firm przeszło do online'u i uważam, że za dobry krok. Zdecydowanie dużo sklepów zaczęło sprzedawać online. Uważam, że w ogóle przez to, co się stało, dużo osób zacznie kupować już tylko online. W sklepach są ludzie nadal, ale ja osobiście niechętnie chodzę do sklepów, chętniej kupuję wszystko online, już się do tego tak przyzwyczaiłam, ja zawsze robiłam zakupy na przykład online, więc teraz to już w ogóle dla mnie jest normalka i wiecie, o co chodzi. Także my jako influencerzy nie ucierpiliśmy bardzo, uważam, że mamy bardzo uprzywilejowaną sytuację, że pracujemy w internecie, jest to dla nas o wiele łatwiejsze, natomiast jeżeli chodzi o współpracę, no to bywało różnie. Także dzięki Wam, dziękujemy Wam, że nadal oglądacie, że nadal nas wspieracie, bo to naprawdę dużo dla nas znaczy. I wszystkim, którzy mogą przejść do online'u, mogą, nie wiem, prowadzić szkolenia, sprzedawać coś w internecie, z tego stacjonarnego trybu przejść na online, to serdecznie to polecam, bo teraz jest na to świetny czas i tak naprawdę no, ku temu będziemy pewnie dążyć. Także dzięki za komentarz i wszystkie osoby, które dzisiaj wyróżniłam, otrzymują od nas paczuszkę, także kontaktujemy się już niedługo. Dobra, kochani, to była moja cała pogadanka. Cieszę się, że ostatnie odcinki Wam się podobały. Nadrabiajcie koniecznie ostatnie odcinki i dajcie mi jeszcze znać i doradźcie mi, co zrobić mam z weekendem, bo teraz zbliża się weekend ten świąteczny i sama nie wiem, co zrobić z weekendami. Filmy w weekendy mają zawsze mniej wyświetleń, a nie uważam, żeby były gorsze tematycznie, żeby to temat Wam nie odpowiadał. Uważam po prostu, że weekend jest takim czasem, kiedy mimo wszystko wychodzimy, widzimy się z rodziną, znajomymi i nie mamy tak czasu oglądać YouTube'a, sama po sobie wiem. I widzę, że mniej filmów wychodzi w weekendy u innych twórców. Dajcie znać, czy te weekendy zostawić, czy te weekendy odpuścić, czy wrzucać jeden film na przykład w weekend, a nie dwa, bo chciałam wrzucać dwa, sobota, niedziela o 10, ale jakoś to tak nie za bardzo wychodzi. Także dajcie znać, koniecznie obejrzyjcie ostatnie vlogi, jak chłopaki pojechali na działkę i zabezpieczali przed bobrami, a także ostatni vlog z pracy. No i co, dziękuję Wam serdecznie za dziś i widzimy się w kolejnym. Pa, pa, pa.